Halo, halo, Wodzisław. Witam bardzo serdecznie ze stadionu Aleja. Mariusz Adamczyk. Dzisiaj debiut mój komentatorski, także proszę wybaczyć wszystkie nieścisłości. Jak widzimy na załączonym obrazku, obie ekipy wychodzą już na boisko przy piosence filmowej Piraci z Karaibów, co jest charakterystyczne w Wodzisławiu Śląskim. Zaprezentuję Państwu składy, w jakich wystąpią oba zespoły. Na początek skład Odry Wodzisław. W bramce numer 12 Maciej Zając, dalej 2 Bartłomiej Sikorski, 3 Maciej Kłosek, 6 Michał Gącik, 7 Łukasz Gajda, 8 Bartosz Wodnicki, 9 Marcin Oślizlok, 51 Jakub Wilczek, 70 Mateusz Danieluk, 74 kapitan Odry Mateusz Słodowy, 77 Jakub Pawełek. Skład drużyny rekordu w bramce 96 Paweł Florek, dalej 3 kapitan drużyny Adam Gibiec, 4 Nikodem Grabski, 18 Jakub Kępny, 19 Igor Macura, 25 Mikołaj Mojżeszczyk, 9 Szymon Mlocek, 10 Kacper Pawlus, 8 Olaf Sobik, 23 Mateusz Tekieli, 17 Hubert Żyrek. A dzisiejsze zawody poprowadzi trójka sędziowska w składzie następującym. Sędzią głównym jest pan Robert Skoludek, asystentem numer 1 pan Mateusz Pieprzyca i asystentem numer 2 pan Marcin Knopek. Oba zespoły sąsiadują ze sobą w tabeli. Odra Wodzisław na miejscu 7, natomiast rekord 2 Bielsko-Biała miejsce 8. 2 punkty różnicy między tymi drużynami, tak więc dzisiejsze starcie, ale o tym za chwileczkę. Gajda, jest szansa, 16 mecz. Gajda przełożył sobie piłkę, uderzył jednak w bramce czujnie Paweł Florek. Bez wątpienia jest to 12 zawodnik Odry Wodzisław w poprzednim wygranym spotkaniu wyjazdowym w Tworkowie. Kibice dosyć wielką ilością, można około... Aj, przepraszam, teraz błąd i mamy bramkę. A strzelcem gola Mateusz Tekieli. 6 minuta spotkania, katastrofalny błąd w defensywie Odry Wodzisław. Niefrasobliwość, która została skarcona przez strzał właśnie Mateusza Tekielego. Popatrzmy, tutaj niezdecydowanie bramkarza, rykoszet i z pierwszej piłki z około 25-30 metrów Pawełek do Danieluka, ten jeszcze raz do Pawełka, dośrodkowanie, jest tam Sikorski, Gajda nie był faulowany, oddaje piłkę do tyłu, jest tutaj Wilczek. Próba dośrodkowania, jednak nic z tego. Wybita piłka, jeszcze Wodnicki. Nad bramką uderzał Bartosz Wodnicki. Gajda teraz bierze się za rozgrywanie akcji. Dośrodkowanie, jest tam Marcin Oślizlok. Piłka w rękach bramkarza, jednak nie udało się Marcinowi skierować tej piłki tak, jakby chciał. Sikorski, Pawełek. Pawełek ma trochę miejsca na oddanie strzału. Pawełek! Ładne to było uderzenie i z niemałymi problemami Paweł Florek przenosi piłkę nad poprzeczką. Będziemy mieli kolejny korner w tym spotkaniu. Popatrzmy. I Gajda z rzutu rożnego. Już dośrodkowanie na krótki słupek. I szansa dla Odry. Znowu Gajda przy piłce. Gajda, co wymyśli, może teraz uderzy. Gajda! I gol! Szanowni Państwo, gol! 26 minuta spotkania. Próbował lewą stroną, próbował prawą stroną. Przedzierał się przez środek. W końcu dostał piłkę na swoją prawą nogę. Uderzył w swoim stylu i wyrównuje dzisiejsze spotkanie Łukasz Gajda. W 26 minucie, tak, Pele teraz czyści buty swojemu koledze z drużyny. Popatrzmy, wydawało się, że już jest po akcji. Tutaj Pawełek przyblokował ładnie i już tutaj reszta dla Łukasza Gajdy. Popatrzmy. Ale rekord próbuje bardzo szybko przejąć inicjatywę, jednak nic z tego. Znowu piłka do Gajdy. Ucieka już tam Oślizlok w środku. Gajda dzisiaj jest bezbłędny. Piłka do Oślizloka. Aj, przełożył sobie Marcin. Jest! Bramka, 28 minuta meczu i gol! Marcin Oślizlok. A my popatrzmy za chwileczkę, zobaczymy powtórkę, jak do tego doszło. Znowu wydawało się, że piłka jest w posiadaniu rekordu. Tutaj już Gajda
wymanewrował obrońcę. I rekord. Próbuje swoje szansy lewą stroną. Teraz ładna akcja. No i szanowni państwo, byliśmy bardzo blisko wyrównania. Piłka trafiła do Szymona Młocka, a ten chybił nieznacznie. Popatrzmy. Ale to, co właśnie widzieliśmy przed chwileczką, opłaca się wysoki pressing, który postawiła Odra. Teraz oślizlok próbował strzał z daleka. To, do czego namawiam tutaj, żeby próbować właśnie sił strzelania z dalszej odległości. Żyrek. 20 metr. A i teraz Maciej Zając. Sprawdzony jego refleks. Bardzo ładnie poradził sobie młody golkiper Odry Wodzisław, parując piłkę na rzut rożny. Popatrzmy raz jeszcze, jak doszło do tego. Powiedziałbym, że drużyna rekordu, taki uśpiony wulkan. Nie wiadomo, co w nich drzemie. Ale już Odra konstruuje kontratak. Oślizlok. Oślizlok jest tutaj, Gajda w środku. Oślizlok przedarł się pole karne. Oślizlok. Zagranie. Aj, Danieluk. Tam była piłka odbita od kapitana drużyny, który ratuje teraz rekord przed utratą trzeciej bramki. Gibiec. Na lewą stronę. Dość często właśnie akcje lewą stroną. Rekord, uwaga. Pole karne. Rozegranie do tyłu. No i mamy bramkę. Piłka doszła po raz kolejny do Szymona Młocka, a ten tym razem już nie pomylił się i skierował piłkę do bramki. Aj, no tak nie można. Popatrzmy, akcja z niczego. Tutaj pomyłka Słodowego, troszkę odskoczyła mu piłka. I już mamy gwizdek głównego arbitra i rozpoczynamy drugą połowę meczu. Pawlus na prawą stronę rozrzucił, teraz będzie szansa na dośrodkowanie. Odbita piłka. Aj, i piękna teraz interwencja Macieja Zająca, a strzelał napastnik drużyny gości, zdobywca bramki również w dzisiejszym spotkaniu, Szymon Młocek. Popatrzmy. Wszystko jest otwarte w tym meczu. 2-2. Jak na razie. Miejmy nadzieję, że za niedługo zobaczymy bramkę. Teraz jest na to szansa. Piłka do Oślizloka. Marcin Oślizlok. Tak! Gol! Gol, szanowni państwo. Mamy to. Marcin Oślizlok wpisuje się po raz drugi dzisiaj na listę strzelców. 53. minuta spotkania. Doskonałe podanie prostopadłe. Popatrzmy. Tutaj Pele. Sikorski, Bartłomiej doskonale wypatrzył sobie Marcina Oślizloka, ten uwolnił się spod opieki obrońcy i z pierwszej piłki posyła technicznym strzałem piłkę do siatki. Ale spokojnie rozgrywają piłkę piłkarze Odry. Trzeba przygotować ten atak, nie ma tutaj się co spieszyć, jak na razie jest dobry wynik. Wilczek, Marcin Oślizlok, Gajda strzał za pola karnego, a już widziałem tę piłkę w siatce. Bardzo blisko było, piłka jednak mija prawy słupek bramki drużyny rekordu. Na trybunach głośny Paweł Polak, już kibice domagają się wejścia jednej ze swoich ikon na boisko. Dośrodkowanie, rzut rożny, oj, strzał, słupek! Ależ było teraz blisko, szanowni państwo, wyrównania, strzelał Hubert Żyrek. Teraz faul, brzydkie zachowanie, to musi być kartka. Takiego czegoś. Maciej Zając dalekim wykopem. Polak. Wodnicki. Wodnicki fantastycznie sobie poradził. Wodnicki. Czy będzie strzelał? Tak, strzał, ale zbyt słaby był to strzał, aby pokonać Florka. Danieluk. Danieluk, prostopadłe podanie, tutaj jest sam na sam Białas, nie, aj, spalony, tak, ewidentna pozycja spalona. Popatrzmy, no chociaż patrząc na powtórkę, z tego ujęcia ciężko powiedzieć, ale został tam jeden z obrońców rekordu na linii. No cóż, musimy zaufać arbitrowi bocznemu.
Hubert Matykiewicz. 87. minuta meczu. Oślizlok. Białas. Oślizlok. Aj, ależ teraz dużo szczęścia miała drużyna rekordu jeszcze. Piłka odbija się od poprzeczki. Żółta karta, żółta kartka dla Łukasza Gajdy. Momencik troszeczkę zamieszania, co tam się wydarzyło. Zobaczmy. Tutaj oślizlok. Myślałem, że ta piłka trafi pod nogi napastnika rekordu. Jednak tak się nie stało. Gajda powalczył. Utrzymał piłkę w boisku. Dobrze, Danieluk teraz rozegrał do Białasa. Białas, jest szansa. Szansa, podanie do Marcina Oślizloka. Ten sam strzela. Obok bramki. No szuka Marcin tutaj trzeciego gola w tym spotkaniu. W poprzednim meczu z Furkowem. Prawdopodobnie ostatnia akcja rekordu 2 Bielsko-Biała. Marcin Oślizlok ładnie przedarł się tutaj. Będzie jeszcze jedna szansa. Oślizlok czy spróbuje sam? Zagranie do Białasa i uciekła piłka. Jeszcze sędzia pozwala grać. I żółtą kartkę w końcówce zarobił jeszcze Mateusz Danieluk za faul. Popatrzmy. Jakub Kępny. Dośrodkowanie. Wysoko zawieszona piłka, problemy Zająca, zamieszanie. Gdzie jest piłka? Nie, jednak pozycja spalona. Szanowni Państwo, to już jest koniec. Sędzia, pan Robert Skoludek, gwiznął po raz ostatni w tym spotkaniu. Odra Wodzisław 3-2 pokonuje rekord 2 Bielsko-Biała, zgarniając tym samym 3 punkty. A bramki dla Odry Wodzisław zdobywali Łukasz Gajda w 24 minucie, 26 Marcin Oślizlok, a także zwycięskiego gola na 3-2 również Marcin Oślizlok w 53 minucie. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za dzisiejszą transmisję. Gratuluję zwycięzcom przegranym. Życzę powodzenia w kolejnych spotkaniach. No i zapraszam na kolejne transmisje realizowane przez Śląski Sport TV. Ja już Państwu bardzo serdecznie dziękuję za tę przyjemność komentowania tego spotkania. Dziękuję za uwagę. Mariusz Adamczyk. Do usłyszenia. Szeroki zakres usług fotowideo. Szczegóły na kamildrzeniek.pl.